Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale. Zapewne niewielu z Was zastanawiało się, jak film faktycznie został nagrany, ile z tego, co widzimy w kinie, zostało zrealizowane faktycznie na planie filmowym, a ile z tego zostało zrealizowane w postprodukcji, czyli w montażu. Dlatego dzisiaj nie zajmiemy się oceną obecności 2, czy jest to horror dobry, czy nie, zostawmy na osobny wątek, ale przyjrzyjmy się po prostu kilku scenom, zajrzyjmy za kulisy, jak to faktycznie wyglądało i jak bardzo różnią się sceny, które zostały nagrane bezpośrednio na planie, a jak zostały ukazane już w samym filmie. Zapraszam. Przejdźmy więc do pierwszej sceny, którą chciałbym omówić. Widzimy tutaj operatora, dźwiękowca oraz jakiś śmieszny wózek. No i oczywiście brak klimatu. A jak faktycznie wyglądała ta scena w filmie? Co się dzieje? Ktoś tam jest. Nie mogę otworzyć. Przynieś klucz. To, co od razu rzuca się w oczy, to oczywiście znaczna ilość cięć oraz kilka sklejonych ze sobą scen. W scenie za kulisami widzieliście tak naprawdę tylko jedno ujęcie i jedną kamerę, a na tym ujęciu widać widocznie co najmniej ze trzy. W dodatku zdanie, które wypowiada Ed Warren, w którym mówi, żeby poszła po klucze, było nagrane w zupełnie innym momencie, a puszczone tak naprawdę na ścieżkę w dźwięku w innym kadrze. Pamiętacie scenę z rozbijanymi talerzami na ścianie? Zobaczcie, jak wyglądało to za kulisami. Trzeba przyznać, że całkiem kreatywny pomysł. A jak wyglądało to w filmie? Oczywiście zupełnie inaczej oraz widzimy tutaj przynajmniej ze dwa cięcia. Kamera przeskakuje raptem z jednego pomieszczenia do drugiego, co jest po prostu sprytnie sklejonymi dwoma scenami. Pamiętacie słynną scenę z samoruszającym się krzesłem? A teraz zobaczcie, jak było to w filmie. Ewidentnie widać, że było to nagrane tylko i wyłącznie tą jedną kamerą, natomiast o dziwo krzesło nie było ciągnięte na żadnej nitce, tak naprawdę nie wiem, jak została wykonana ta scena, jeżeli chodzi o same krzesło, natomiast w scenie za kulisami ewidentnie widać jakieś białe taśmy poprzyklejane do podłogi, w samym filmie już ich nie widać, ponieważ zostały wycięte. Jedyne co jest trochę dziwne, to jak ta szafka została przesunięta, ponieważ nie ma tego pokazanego oczywiście w filmie, co jest logiczne, ale w scenie za kulisami również i widać, że jest to zrobione bez cięcia. Bawiłyście się tym? Straszyłyście się na zmianę? Nic dziwnego, że nie śpię. Ale mamo, ani słowa. Wszyscy marsz do łóżek. Być może robili to jakimiś silnymi magnesami, bądź coś w tym stylu, naprawdę nie wiem. Przejdźmy dalej. 3, 2, 1, action! Stop! You okay, Natasha? Yeah. Good. And cut, please. Za to scena w filmie wygląda już zupełnie inaczej, zobaczcie sami. Mamo, pomóż mi. Proszę, pomóż. Margaret? Tak naprawdę mamy znowu tutaj zlepek ujęć nagranych zupełnie w innym czasie, co zaraz zobaczycie również w kolejnej scenie, a tak naprawdę są one dwie później wszczepione w jedną. Ready and action. A teraz spójrzcie na scenę z filmu. Na miłość boską, zostaw nas! Widać tutaj ewidentnie cięcia oraz zczepianie po prostu ze sobą dwóch różnych scen. Ponadto scena unoszenia dziewczynki była nagrywana dosyć długo, a tak naprawdę w samym filmie finalnie widzimy dosłownie kilka sekund tego ujęcia. Wszystko zostało oczywiście wyprodukowane, wieszając dziewczynkę na linach, a później w postprodukcji te liny zostały wycięte. Na górze również widzimy green screena, który również oczywiście zostaje wycięty w wersji filmowej. A teraz naprawdę jedna z najbardziej dziwnych scen, jaką udało mi się znaleźć. Gate trembling.
eyeballs! Bang! Bang! And she collapses. Mamy tutaj nagrane przynajmniej ze 3 ujęcia z 2 różnych kamer, a zobaczmy, jak faktycznie wyglądało to w filmie. Nieprawda, że zupełnie inaczej? Tym razem to już faktycznie jest zupełny zlepek scen. Jest tu nagrane naprawdę kilkanaście, być może nawet ujęć, a finalnie zostają do nich dodane różne efekty, zostają pocięte i zmontowane tak, aby pasowało to po prostu do scenariusza. Czyli nie tak, jak faktycznie widać to w przedprodukcji, czyli za kulisami. Zajrzyjmy do kolejnej sceny. Czas porównać to do filmu. O dziwo, w scenie za kulisami widzimy tylko i wyłącznie jedno ujęcie z 2 kamer, natomiast w samym filmie widać ewidentnie cięcia, ponieważ za dziewczynką kamer wcale nie widać. Co oznacza oczywiście, że sceny zostały nagrane osobno, a później posklejane, natomiast niestety widnieje tutaj mały błąd, który można wychwycić. Zobaczcie na pozycję dziewczynki jeszcze przed obróceniem się. Tak naprawdę, gdy widzimy jeszcze to ujęcie z przodu, czyli pokazane na twarz dziewczynki, widać, że obróciła ona już swoją głowę do końca i ją zatrzymała, co widzicie teraz w zwolnionym tempie. Natomiast po cięciu scena musiała zostać odegrana jeszcze raz, tylko że z kamery za niej. Na cięciu widać, że z przodu miała już głowę usytuowaną w jednym miejscu, a po cięciu rusza nią jeszcze przez chwilę, co oznacza, że scena jest ewidentnie cięta i niedopracowana. A tutaj macie krótką scenę już typową za kulis, no bo w filmie ona się nie znajduje, a pokazany jest tutaj fragment pracy Jamesa Wana. Ogląda on obecnie nagraną scenę, w której Ed Warren oczywiście rozmawia tutaj z naszym demonem. No i jak widzicie, sam wybucha śmiechem, czyli te horrory tak naprawdę wcale nie są do końca takie straszne, skoro nawet sam reżyser śmieje się ze swojej sceny, prawda? A pamiętacie tę scenę? Jak zostało pokazane to w filmie? Co się tutaj wydarzyło? Dosyć prosty zabieg, w którym kamera jest dosyć mocno zbliżona na twarz Lorraine, tylko po to, żeby któryś z członków ekipy zdążył zgasić świeczki, a żeby nie było pokazane to w kadrze. Oczywiście dźwięk gaszenia świeczek, czyli dmuchania, zostaje wycięty. Tak wyglądała zza kulis, a jak w filmie? No trzeba przyznać, że trochę inaczej. Oczywiście nie ma tego ujęcia, jak ona idzie. Jest już tylko i wyłącznie kadr na to, jak wstaje, a później jest przeskok. Ewidentnie brakuje tutaj fragmentu, który jest idealnie pokazany w scenie zza kulisami. A mianowicie nasza Lorraine odchodzi od stołu, później znajduje się już za drzwiami, co jest oczywiście efektem cięcia, a fragment sceny, w którym po prostu przemierza ten kawałek pokoju, zostaje wycięty. Tutaj jeszcze jedna ze scen przy pociągu, natomiast szczerze powiem, że z filmu jej nie kojarzę oraz tak naprawdę nie udało mi się jej znaleźć, ale może mnie ktoś w komentarzu poprawi i ta scena faktycznie się tam znajdowała, natomiast ja jej naprawdę nie pamiętam. W scenie widzimy oczywiście naszych głównych bohaterów oraz statystów, którzy po prostu idą, żeby wpasować się w kadr, oraz dwie osoby niosące pianki wygłuszające, aby dźwięk lepiej się zgrał. Przejdźmy do ostatniej sceny, którą chciałem wam pokazać. Jak scena prezentuje się w filmie? Krwawisz. Co się stało? No trzeba przyznać, że troszeczkę inaczej, prawda? Bo scena, którą nagrał już sam reżyser, niestety w filmie się w ogóle nie znajduje.
Pewnie dlatego, że po prostu było to słabe ujęcie, więc stwierdzili, że nagrają to jeszcze raz, albo po prostu je wycięli i nagrali to z innych ujęć, tak jak widzimy w filmie, w scenie filmowej tak naprawdę. Swoją drogą, kiedy przebiegał z kamerą za Edem, mogło to po prostu słabo wyglądać, bo w pewnym momencie kurtka czy płaszcz Eda, czy po prostu jego tył, mógł przysłonić cały kadr tak naprawdę, a przynajmniej znaczną jego część. Aspektem, który jeszcze warto poruszyć, to na pewno będzie kolorystyka filmu. No bo sami przyznacie, że sceny za kulisami wypadają dosyć blado i jest na nich praktycznie zawsze jasno, a na potrzeby filmu większość tych scen została mocno ściemniona. Widać też oczywiście znaczną ilość cięć oraz pracę bardzo wielu członków ekipy. Co jeszcze ważne do kolorystyki tego filmu, to na pewno to, że dominują tutaj dwie barwy, a konkretnie niebieska i żółta, ponieważ są to barwy kontrastowe. Action! W tym odcinku to by było na tyle, dajcie znać, czy wam się podobało, napiszcie jakiś komentarz, możecie zostawić łapkę i napiszcie również, czy chcielibyście więcej takich odcinków i co myślicie o starcie takiej serii na moim kanale. Chciałem jeszcze tylko dodać, że takie odcinki robi się bardzo długo, więc na pewno nie będę ich wrzucać często, ale jeżeli wam się spodobało, to co jakiś czas postaram się coś o jakimś filmie w ten sposób powiedzieć. Także ja wam dziękuję za obejrzenie mojego materiału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!